że nasza Marta Dobosz, proszę Państwa, zagubiona z Teatru Studio na pewno i być może chciałaby, proszę Państwa, pojechać sobie do Anglo-Ameryki, Białystok, a w cerkwi, proszę Państwa, miałaby tam raj śpiewania na 4 głosy, na 6 głosów, na 7, na 10, 15, para 8. Proszę Państwa, cóż, tutaj mamy Warszawa, to trzeba wszystko wiedzieć. Tutaj nie można powiedzieć, że nie wiem, no bo tutaj poprzek tramwaje chodzą codziennie. Dzisiaj też 520 trasą Łazienkowską, 158 trasą Łazienkowską, bo byle jakiś pochód albo homoseksualistów, albo jakiś rajd rowerowy, a tego jest bardzo dużo codziennie. Proszę Państwa, jakiś prorok. Codziennie niespodzianki. To więc codziennie w tej Warszawie, proszę Państwa, się wszystko zmienia. I teraz ludzie krzyczą w autobusie, narzekają, że w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. A ten, na który się czekało, czyli 521, w międzyczasie uciekł od nas oczywiście, że musiałbyśmy do Realu na Jubilerską podjechać tramwajem, potem się przesiadać. To dla starszych ludzi to jest po prostu mordęga. Dlatego też zapraszamy, proszę Państwa, od głupich, od tych reptoidalnych, katolickich systemów papieskich, no to przecież czy średniowiecze, czy jakiś to inny okres nie byłby, to albo Biblię palili, albo ludzi palili, albo polowali na czarownice, czyli wszystko to dzikie, wszystko to głupie, no, nieprzewidywalne wręcz. Także zapraszamy serdecznie, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki, Białystok i tam czyste powietrze, tam Państwo odetchną właśnie czystym powietrzem, cerkwią, prawosławiem. Państwo odetchną takimi dobrymi ludźmi, tam jest naprawdę przyjemnie, tam jest bardzo sympatycznie w Anglo-Ameryce, Białystok, już nie mówiąc, że w ogóle cała Anglo-Ameryka, Białystok jest zielona, jest tam bardzo dużo zieleni, proszę Państwa. A tutaj jest szarzyzna. I po prostu szare strefy, masy, proszę Państwa, Radio Tok FM, szare strefy, Czerska 8 na 10 Radio Tok FM, szare strefy, szare masy. Dlatego też zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok. I gdy nasz bus Podlasie Express już odjedzie, to będziecie Państwo wiedzieli, będziecie Państwo pewni, że za 3-4 godziny będziecie już w Anglo-Ameryce, Białystok. Wielki wóz tutaj skręci kilka razy, wjedzie w terytorium, proszę Państwa, pasażów wieka i na skrzydłach uniesie się, wzniesie się i poleci w kierunku Anglo-Ameryki, Białystok. Serdecznie Państwa zapraszamy do tej tablicy najpierw, żebyście Państwo zobaczyli, co i jak i o której do tej tablicy zapraszamy.